Piknik rodzinny zdominował sobotnie popołudnie mieszkańcom bloków przy ulicy Liberta. Wydarzenie zorganizowane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami miało kilka okazji. Okazji jest przede wszystkim kilka. Ostatni dzień lata kalendarzowy to jest pierwsza okazja, ale najważniejsza okazja to to, że to jest finał konkursu Metamorfozy Podwórek i dzisiaj przy Liberta 14 tak naprawdę jest realizacja zwycięskiego projektu. Dodatkowo pod uwagę brany był również sam budynek przy ulicy Liberta 14 i 14A, który w tym roku został także poddany termomodernizacji. Termomodernizacja już jest skończona, nie dałoby rady wszystko na jeden dzień zaplanować tą pracę, więc skończona, odebrana już technicznie, dzisiaj możemy sobie zobaczyć efekty. Podwórko już też przygotowane, dzisiaj jest nasadzenie roślin. Mieszkańcy też się zadeklarowali, także wspólnie tutaj te rośliny są właśnie sadzone. Do realizacji zwycięskiego projektu podwórka zgłosili się również sami mieszkańcy wspomnianego bloku. Projekt bardzo dobry, może być tak jak jest, jak to się mówi, bo dlatego, że to upiększa. Nigdy nie jest gorzej, tylko jest ładniej, dlatego że ludzie do tego się też przyczyniają, żeby było ładnie. Nie? Wspólna praca może zaskutkować również na przyszłość. Dzięki niej lokatorzy będą nieco baczniej spoglądać na swój ogród. Każdy będzie zwracał uwagę, nie? Jak ktoś będzie z pieskami chodził, to jednak będzie trzeba uwagę zwrócić, żeby ci pieski byli krótko trzymani, żeby nie jak do tej pory chodzili sobie jak chcą, nie? Zazwyczaj to nie było tak kłopotów większych. Ludzie są takie bardziej zdyscyplinowani, można powiedzieć. Liberta 14 i 14A wygrało w tegorocznej edycji konkursu Metamorfoza Podwórek. Mieszkańcy, którzy byli zaangażowani w wykonanie tej realizacji, już myślą o kolejnych planach związanych z upiększeniem terenów zielonych. Od tego punktu można zacząć, nie? Od tego miejsca, to znaczy jak się wjeżdża z tej strony, od głównej drogi, od Jackowskiego, to wtedy można, dobrze by było, jakby to wszystko było pociągnięte dalej, nie? Po wspólnej pracy przyszedł czas na wspólną integrację na wspomnianym następie pikniku. Po tej pracy możemy się troszkę pobawić, zjeść coś, jakąś gruchóweczkę. Dla dzieci mamy też kilka atrakcji, także myślę, że miło spędzimy czas. Organizatorom nie przeszkodziła nawet bardzo zmienna tego dnia pogoda. Jak przystało na ostatni dzień lata, pogoda jest taka prawie, ale jak my robimy imprezy, to zawsze jest pogoda odpowiednia, dobra, nie narzekamy, także myślę, że się będziemy dobrze bawić. Przypominamy, że konkurs organizowany jest od 3 lat. Finał tegorocznej edycji odbył się w czerwcu w siedzibie spółki.